gości pana już Kornalak, trener Floty Świnoujście, pan Krzysztof Pawlak. I proszę tradycyjnie na początek o krótkie podsumowanie trenera gości. Dzień dobry wszystkim. Rzeczywiście krótkie. No cóż, przyjechaliśmy tutaj wygrać spotkanie, tak? I myślę, że gdzieś było to widać na placu gry. No niestety na takim terenie, jeżeli nie wykorzystuje się takich sytuacji, jakie my się stworzyliśmy, mam na myśli stuprocentowe sytuacje Przemysła Trytko i Daniela Mąki, to meczu się nie wygrywa. Tak więc straciliśmy kolejne dwa punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co na to trener Paweł? My też bardzo chcieliśmy wygrać. Nie ukrywam, że kolejny mecz, gdzie chcemy się odbić. Nie chcemy remisować, nie chcemy przegrywać. Wypadałoby w końcu zainkasować 3 punkty. Okazało się, że chyba niektórych zawodników przerasta albo odpowiedzialność za branie wartości zespołu w swoje ręce, albo po prostu umiejętności zawodu. Nie pomagają zmiany. Widać, że graliśmy ambitnie, graliśmy bardzo ambitnie, ale samą ambicją się z Polonią meczu nie wygra. I tak jest, że też mieliśmy jedną czy drugą sytuację, może jedną taką stuprocentową, której nie wykorzystał Starczyk, ale było parę takich sytuacji, gdzie przy normalnej dyspozycji zawodników musimy zawiązać tę akcję i bardziej zagrozić bramce przeciwnika. Dobra, ja będę za chwilę. Przykro, że kolejny raz remisujemy, ale po tych sytuacjach, które stworzyła Polonia, no to trzeba być zadowolonym z tego jednego punktu. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Może pytanie do trenera Pawlaka w takim razie ode mnie. O Solomona Mawu, który wszedł w drugiej połowie. No i proszę o fachową ocenę gry tego zawodnika. Rozbieranie gry na czynniki pierwsze Salomona, no to nie może nastąpić tutaj. Ja mogę tylko powiedzieć, że wpuszczenie jego na boisko było wielką zagadką. Czy on podoła temu zadaniu. I pierwsza ocena jest taka, że na pewno je zawiódł. Na pewno je zawiódł, a porównując grę niektórych zawodników, nieporadność w danych momentach, jego nieszablonowość, do której się albo my musimy dopasować do jego gry, albo on musi dopasować się do gry taktycznej zespołu. Ale miał kilka strat, ale stworzył też kilka ciekawych sytuacji, łącznie z minięciem bramkarza i gdyby miał komu zagrać, to myślę, żeby dobrał, że moglibyśmy bramkę zdobyć, ale generalnie warto na tego chłopaka patrzeć, bo jedno, czego mu nie brakuje, to na pewno serca, a im dłużej jest z nami, to tym bardziej przekonujemy do swoich umiejętności. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Chciałbym spytać pana trenera Pawlaka jak myśli o meczu z Pogonią, to znaczy w kontekście tego dzisiejszego spotkania, co chciałby zmienić, żeby te derby Pomorza wypadły na naszą korzyść. Będzie bardzo trudny mecz, zdajemy sobie z tego sprawę. Wypada nam jeszcze Arifowicz, ale dochodzi Udarewicz i to będą diametralnie różne mecze, bo nie my będziemy faworytem, tak jak następowano dzisiaj na faworyta. I praktycznie w każdym meczu, jak gramy w Świnoujściu, to jesteśmy faworytami i może z tym ciężarem nie umiemy sobie poradzić. Jedziemy do Pogoni sprawić, czy może inaczej, powalczyć tak, jak powalczyliśmy w sobotę w Gdyni. Mecz, można powiedzieć, o takim samym ciężarze gatunkowym dla drużyny i gospodarzy, ale jedziemy
pełni optymizmu, że możemy zrobić.